Za nami 11. edycja Euro Science Open Forum, kulminacyjne wydarzenie obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. To jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji mająca wpływ na transformację nauki i świata. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się liczne sesje plenarne, wystąpienia naukowców, przedsiębiorców, polityków, warsztaty i liczne wydarzenia towarzyszące. To jest konferencja bardzo nietypowa, dziwna, nietypowa dla naukowców, dlatego że właściwie głównym jej odbiorcą to są powszechni ludzie. Także pomimo tego, że te prezentacje mają znamiona naukowe, mówione jest to wszystko prostym językiem, zadaniem ESOW jest wciągnąć jak najwięcej naukowców w dialog ze społeczeństwem. Idea jest taka, że to jest otwarta konferencja, na którą może każdy przyjść, nie tylko ten związany z nauką czy szkolnictwem, ale każdy, kto ma tylko ochotę. To wyróżnienie jest impulsem do tego, aby miasto się rozwijało, aby nauka mogła rozwiązywać problemy lokalnej społeczności, ale również problemy globalne, bo mówimy o poprawie jakości życia, zielonej gospodarce, innowacyjnym przemyśle. Niesamowite jest to, ile tu jest ludzi związanych z nauką. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie przez różnorodność aktywności, które tutaj możemy odbyć. Zafascynowana nauką, fajnie coś się dowiedzieć ciekawego. Konferencja chyba największa, jaka w tym roku w Katowicach na Śląsku, a myślę i w Polsce się odbywa. Naukowa Europa zjechała do Katowic w związku z Europejskim Miastem Nauki i kulminacyjnym punktem, jakim jest ta konferencja. Od typowych wykładów przez panele, dyskusje czy wydarzenia towarzyszące. Celem przemyślenie transformacji w najrozmaitszych aspektach, dlatego zobaczymy tu i zdrowie, i nowe media, i sztuczną inteligencję, i refleksje nad badaniami planetarnymi, a także wydarzenia, które pozwalają nawiązać kontakty, spotkać ciekawych ludzi, czy poszukać nowej pracy, ponieważ wydarzeniem towarzyszącym ESOW-owi jest Talent Fair, czyli targi naukowe dla naukowców. Tu można zobaczyć, jakich uczonych potrzebuje Europa naukowa, ale także zaoferować swoje CV komuś, kto da nam większe pieniądze niż te, które teraz zarabiamy. To popularyzuje wiedzę, naukę. Też szkoły mogą się zaprezentować nie tylko podczas dni otwartych. I cieszymy się, że tutaj jesteśmy, bo to zawsze jest jakieś nowe przeżycie, jakieś nowe inspiracje. Jednym z wydarzeń towarzyszących było miasteczko ESOW w Parku Powstańców Śląskich. Oprócz głównej części konferencji, która odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zapraszamy też do miasteczka ESOW, gdzie w mniej formalnej atmosferze, w parkowej atmosferze, można odpocząć, zaczerpnąć powietrza. Na stanowisku Kosmicznej Akademii oglądamy naprawdę kosmiczne rzeczy. Przede wszystkim Słońce w promieniowaniu wodorowym H-alfa. Dodatkowo mamy strefę edukacji kosmicznej VR, w której można wcielić się w rolę astronautów z misji Apollo 11, polecieć na Księżyc. Konferencję w Katowicach odwiedziło w ciągu 3 dni ponad 3000 gości. ESOW po raz pierwszy odbywało się w Polsce i środkowej części Europy.